Monika, ja mam tak, że nie od dzisiaj. Generalnie szwendam się po internecie. Szwendam się w bardzo różnych zakątkach internetu, w bardzo różnych celach i trafiam na różne rzeczy. W ogóle czasami mam wrażenie, że to jest coś, co w ogóle zbliżyło mnie i mojego męża, bo on też tak ma. On też się szwenda po internecie i czasami dociera na różne krańce, znajduje różne dziwne rzeczy. Natomiast stwierdziłam, że w sumie mogę się trochę tym moim szwendactwem podzielić i wskazać Wam kilka takich ciekawych, trochę praktycznych stron, trochę zabawnych stron, które po prostu, na które gdzieś tam w internecie natrafiłam z bardzo różnych źródeł i które służą do naprawdę bardzo różnych rzeczy, zaspokajają bardzo różne potrzeby. One mają w większości taki wymiar praktyczny, ale nie tylko. Także, jeżeli jesteście ciekawi, jakie zabawne miejsca w sieci znalazłam, no to zostańcie, zasubskrybujcie kanał i idę pokazać Wam, co ciekawego znalazłam. Więc pierwsza stronka skupia się typowo na ciuchach. I ja w ogóle pamiętam moment, w którym ją odkryłam dość dawno temu. Mianowicie to jest stronka, która się nazywa Worn on TV. Worn on TV. Na której można po prostu znaleźć stylówki ludzi w filmach, serialach i tak dalej. I ja pamiętam, że ja szukałam, już kurczę, nie pamiętam dokładnie czego, ale na pewno szukałam po oglądaniu Gossip Girl któregoś z outfitów Blair Waldorf, bo ona tam miała czasami takie crazy, po prostu szalone stylówki, że ja strasznie się chciałam dowiedzieć, pamiętam, to było coś zielonego. Jak znajdę, to gdzieś tam podlinkuję. I pamiętam, że przypadkiem właśnie trafiłam na tą stronkę i okazało się, że tam można naprawdę znaleźć ubrania faktyczne ze sklepów, od projektantów i tak dalej, które noszą osoby w serialach, w filmach, tam zależy, czy akurat to zostało umieszczone. Natomiast to są właśnie wszystko prawdziwe ubrania. Tam często też są pokazywane alternatywy, jakby w tym samym stylu, więc to jest fajne, że na przykład jak właśnie to było często u Blair, że no bo w Gossip Girl generalnie były ciuchy, które były raczej z wyższej półki, wiecie, tam jest sukienka za $1200, no to tam na przykład pokażą Wam ze 2-3 alternatywy za trochę mniejsze pieniądze. Więc to akurat było całkiem spoko i to jest właśnie stronka, na którą trafiłam totalnym przypadkiem. I tak pozostając w klimacie ciuchów, tym, co taką stronką, która mnie zafascynowała, ale z której jeszcze nie skorzystałam, natomiast jakby inaczej, mnie fascynuje szycie. Ja nie umiem szyć, mam maszynę i tam, wiecie, no prostą linię przeszyję, jak muszę sobie przeszyć zasłony, to zrobię. Ale ogólnie, no raczej szwaczka krawcowa ze mnie żadna. Natomiast bardzo mnie fascynuje ta dziedzina i bardzo lubię oglądać na przykład szycie na Pinterestie i wykroje i tak dalej. I trafiłam na stronę, która się nazywa Tailor Nova. I to jest strona, na której możecie sobie wygenerować wykrój na po prostu bardzo mocno skustomizowaną rzecz. I na przykład wybieracie, nie wiem, sukienkę. Możecie jej wybrać dół, rękawy, typ dekoltu. Oczywiście ustawiacie tam też rozmiar, także możecie typowo pod siebie jakby stworzyć ten krój. Po prostu, no, można ją z przodu, z tyłu i tak dalej i jakby wybieracie sobie wszystkie elementy, kieszenie też można dodać, bo ja już w ogóle jestem bardzo mocno, mam obsesję na punkcie sukienek z kieszeniami, więc można dodać kieszenie w różnych w ogóle rozmiarach, typach i tak dalej. I nie tylko sukienki, tam są jakby wszystkie chyba możliwe ubrania. No i tak jak sobie naklikacie, to możecie wygenerować właśnie wykrój. Co jest fajne, pierwsze dwa wykroje są za darmo, więc można je sobie pobrać tak po prostu. Za każdy kolejny, no to już jest kwestia płatności, tam można oczywiście mieć abonament i tak dalej, więc myślę, że to bardziej się przyda osobom, które faktycznie dużo szyją i się tym cieszą. Natomiast uważam, że to jest w ogóle ciekawy typ strony, która właśnie pozwala bardzo mocno skustomizować coś i wygenerować właśnie tego projekt. No bo wiecie, zwykle wykroje to generalnie nie jest tania sprawa i raczej trzeba za nie płacić, ewentualnie kupować, pamiętam, że na przykład moja mama kiedyś kupowała wykroje w gazetach po prostu i dzięki temu można było coś tam uszyć. No ale to też jest fajne to, że on jest od razu na wymiar, tak? Już nie musicie kombinować, tylko on jest faktycznie zrobiony już pod wymiar taki, jak potrzebujecie. Więc uważam, że to jest po prostu ciekawa stronka, żeby sobie nawet... I ja miałam samą radość z tego, że wiecie, weszłam i sobie poklikałam po prostu i zobaczyłam, jak można sobie różne rzeczy i różne elementy w takiej sukience czy w takich spodniach po prostu ustawić. Kolejna stronka już jest dużo bardziej praktyczna, ponieważ służy do szukania oprogramowania. Chodzi po prostu
o to, żeby znaleźć sobie oprogramowanie, które spełnia te same funkcje, ale na przykład jest darmowe. A stronka nazywa się alternative2.net. I na tej stronce po prostu wystarczy, że wpiszecie sobie nazwę oprogramowania, które macie na myśli, czyli nie wiem, Adobe Photoshop, Lightroom, Adobe Premiere Pro, na przykład jak wpiszecie, to on wam pokaże po prostu oprogramowanie, które spełnia podobne funkcje. Tam są, to co jest też fajne, tam są też aplikacje mobilne, więc one też tam się po prostu mogą znaleźć. Więc wyskakuje wam po prostu lista i możecie ją też przefiltrować na darmowe alternatywy. I to się faktycznie sprawdza, bo pamiętam, że ja właśnie szukając alternatywy do Adobe Premiere Pro, żeby dobrze składać filmy, trafiłam właśnie na DaVinci Resolve, Blackmagic Design, to jest chyba ta firma. I tam faktycznie macie od razu odniesienia do stron, do tego programowania, krótki opis, macie kilka screenshotów, więc możecie się mniej więcej zorientować, czy faktycznie to oprogramowanie, którego szukacie, jest tym, co spełni wasze oczekiwania. Także to jest faktycznie bardzo praktyczna stronka i myślę, że to się przyda bardzo wielu osobom, bo ta baza oprogramowania jest tam całkiem spora. Nie wiem, czy kojarzycie taki motyw, że na przykład często się pyta, nie wiem, osoby na Instagramie albo celebrytów albo coś, co byś powiedziała sobie, nie wiem, 10 lat temu, albo co byś powiedziała przyszłej sobie. No to generalnie nie musicie się nad tym zastanawiać, bo jest taka stronka jak futureme.org, właśnie nigdy nie pamiętam, ale to jest futureme.org. I to jest strona, na której piszecie do siebie list. Piszecie po prostu do przyszłej swojej osoby, co chcielibyście sobie przekazać. I ustawiacie wysyłkę na za rok, za 3 lata, za 5 lat. I ja jestem absolutnie przekonana, że list, który sobie ustawiłam, że ja o nim po prostu zapomnę. I pewnego dnia dostanę ten list i będę szalenie zdziwiona. I autentycznie jestem mega ciekawa, bo ustawiłam sobie na za 3 lata. Jestem mega ciekawa, co ja o sobie będę sądziła za te 3 kolejne lata, bo jak na przykład teraz na siebie patrzę tak sprzed paru lat, to są rzeczy, które w sobie dalej bardzo lubię, a są rzeczy, które myślę sobie, Boże, dobrze, że je zmieniłam. Więc jestem mega ciekawa, jak odbiorę samą siebie za 3 lata, bo to już tak naprawdę będzie inna osoba, starsza o 3 lata i bogatsza o 3 lata różnych doświadczeń. Natomiast myślę, że to jest mega fajna sprawa, żeby to zrobić właśnie jakby w obecnym momencie, w obecnym czasie. I wiecie, to jest tak jak trochę w tych memach teraz pandemicznych, że tam ostatnio było coś takiego, że za 10 lat z rozrzewnieniem wspomnisz czasy pandemii, gdy w kieszeni kurtki znajdziesz maseczkę. No i jakby komentarz jest do tego, poprawiając skafander. No to ja myślę, że to będzie mniej więcej ten sam poziom abstrakcji, że za 3 lata moje życie i wszystko to, co myślę, się na tyle zmieni, że będę patrzyła na ten list jak naprawdę faktycznie list od obcej osoby. Także myślę, że to jest po prostu taka ciekawa, zabawna rzecz do zrobienia, która jest jakby, efekt tego jest bardzo mocno odłożony w czasie. Ale myślę, że to jest taki fajny eksperyment do podjęcia z samym sobą. Kolejne dwie stronki dotyczą pewnej funkcjonalności. I to jest funkcjonalność, która się przydaje szczególnie jak chcecie zrobić GIF, albo zrobić jakiegoś mema, albo przygotować jakąś fajną taką rodzinną grafikę. No i mi się to na przykład, pamiętam, przydało, jak w prezencie dla Michała robiłam mu taki plakat, w którym był na okładce Forbesa. Tylko że ja wtedy musiałam manualnie wyczyścić, jakby wyciąć go ze zdjęcia. I ja pamiętam, że ja bardzo długo siedziałam i to robiłam. I to było parę lat temu. A teraz użyłabym jednej z dwóch stronek. Znaczy, generalnie taka funkcjonalność jest w ogóle w bardzo wielu oprogramowaniach już. I nie wiem, czy znacie canva.com, to jest taka strona do tworzenia grafik. Myślę, że Canva znają wszyscy, albo bardzo dużo ludzi. I tam jest opcja usuwania tła. Natomiast jeżeli nie chcecie korzystać z jakiegoś powodu z Canva, to są jeszcze dwie inne stronki, które właśnie w tym pomagają. Jest Remove Background i ona właśnie pozwala zrobić to ze zdjęciem. A jest też unscreen.com. I unscreen.com jest fajny, jeżeli chcecie sobie stworzyć osobistego gifa na przykład, bo możecie właśnie wstawić siebie, jak jesteście na jakimś w miarę gładkim tle i robicie coś typu, nie wiem, jakiś gest i tak dalej. I w unscreen po prostu usuwacie swoje
tło. I dzięki temu dostajecie to w formacie już na przykład gifowym i macie fajnego gifa, którego gdzieś można wstawić samej swojej osoby, ale nie tylko. Myślę, że to się może przydawać do różnych rzeczy, nie wiem, do jakichś właśnie zabawnych filmików, do robienia jakichś takich rodzinnych zdjęć, żartów, plakatów i tak dalej, więc taka stronka unscreen czy właśnie remove background może się do tego całkiem fajnie przydać. Od dłuższego czasu wydaje mi się, że takim mega fajnym prezentem, mega fajną rzeczą do zrobienia jest taki, wiecie, tradycyjny obraz. I jakby zdjęcia, no wiadomo, zdjęciami, ale obrazy mają w sobie coś takiego ponadczasowego, coś takiego specjalnego. No i jest taka stronka, tu już nie pamiętam, więc tu gdzieś na pewno wiecie ten adres, która pozwala Wam przerobić Wasze zdjęcie na obraz w bardzo różnych stylach. Możecie być w stylu Van Gogha, możecie być w stylu renesansowym, w stylu ikony średniowiecznej i tak jak bardzo lubię apkę Daily Art, bo właśnie pozwala obserwować różną sztukę, tak tutaj można się wręcz sztuką stać. I myślę, że to w płatnej wersji szczególnie może być strasznie fajne, żeby czyjąś grafikę tam wstawić i wygenerować jako taki właśnie obraz. I myślę, że wydruk takiego obrazu mógłby być bardzo fajnym prezentem. Jasne, że najfajniej to by było ten obraz po prostu faktycznie komuś zlecić do namalowania, no ale powiedzmy, że to już jest dłuższa zabawa, to są też koszty i to już nie jest taka prosta sprawa. No a tutaj za pomocą jednej apki, w zasadzie jednej stronki można to zrobić po prostu od ręki, a można się po prostu pobawić też swoim zdjęciem i zobaczyć, jak by się wyglądało w różnych epokach, w oczach różnych artystów. I ostatnia stronka, którą chciałam Wam pokazać, jest dla takich freaków jak ja, którzy często lubią obserwować niebo. Ja bardzo obserwuję niebo i za dnia, i w nocy. I to jest właśnie do obserwacji w nocy. To jest aplikacja, która nazywa się Stellarium Web. I możecie tam po prostu podać swoją lokalizację i dzięki niej widzicie mapę swojego nieba. Czyli jeżeli ja patrzę na niebo i zastanawiam się, ta gwiazda, ta konkretna, kto to jest, co to jest, do jakiego zbioru należy, to właśnie w Stellarium fajnie można sobie to wbić i dzięki temu w taki sferyczny sposób możecie obrócić tą mapę nieba i się zorientować mniej więcej, w jakim kierunku patrzycie. I ja wiem, że są też klasyczne mapy nieba i tak dalej, natomiast to, co mi się właśnie tutaj podoba, to jest ta sferyczność i to, że to przez to, że jest takie właśnie 3D, mi się po prostu dużo łatwiej zorientować, na co w danym momencie patrzę. Ona podaje Wam bardzo dużo danych na temat różnych gwiazd, na temat różnych właśnie konstelacji i tak dalej. I niestety w mieście nie zawsze widać z uwagi na to, że no jakby mamy tu światła, natomiast u mnie nie jest akurat najgorzej, dlatego od czasu do czasu, jak coś mnie bardzo mocno zainteresuje, to sobie właśnie do Stellarium Web zaglądam. No. No i to było na tyle. To są właśnie te stronki, które mi się wydały takie, no po prostu ciekawe, inne i jakieś takie, które za pomocą których można różne ciekawe rzeczy zrobić, ciekawe projekty podjąć. Jeżeli macie takie stronki, które robią dla Was coś ciekawego, to napiszcie w komentarzach, podzielmy się tutaj tym. Dajcie też znać, czy w ogóle podobał Wam się format takiego filmu o różnych miejscach w internecie. Także piszcie koniecznie w komentarzach. Oprócz tego subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z filmami. A póki co dzięki za uwagę i do zobaczenia. Yeah.